Witam Państwa ponownie. Uciekinier to słowo, które z definicji kojarzy się z niebezpieczeństwem, niezależnie od tego, czy chodzi o uciekające z domu dziecko, czy o zbiegłego przestępcę. Gdyby powiedzieć bohaterowi naszej dzisiejszej historii, że był w niebezpieczeństwie za każdym razem, kiedy uciekał, pewnie by nie uwierzył. On uważał, że spełniał swoje przeznaczenie. Prawdę odkrył dopiero, kiedy jego serce, umysł i życie zostały wyzwolone. Miskę też włóż do szafki, Denis. Wołałaś mnie na obiad? Już wolę zjeść w gar kuchni. Niech on się zamknie. Nie zwracaj na niego uwagi, jest pijany. On zawsze jest pijany. Więc lepiej go nie drażni. Nienawidzę go. Chodź tu, kobieto, chcę z tobą porozmawiać. Musisz przyjść do kuchni, Raymond. Słyszysz? Chodź tutaj. Denis, przyprowadź tu twoją matkę. Nie mogę, teraz sprzątam kuchnię. Ojcu należy się szacunek. Mamo, on ma broń. Spróbuję przemówić mu do rozsądku. Uważaj, może wypalić. Raymond, odłóż broń, zanim zrobisz komuś krzywdę. Nic mnie to nie obchodzi. Ja zadzwonię po policję. Dzwoń sobie, dzwoń. Zastrzelę każdego, kto stanie w tych drzwiach. Raymond, odłóż broń, proszę cię. Oddaj mi to, słyszysz? Nie! Wyszedł? Tak. Odebrałem mu broń. A co z nią zrobiłeś? Zaniosłem do sąsiada. Był zdziwiony, że udało mi się ją odebrać ojcu. To było bardzo ryzykowne, Denis. Mógł cię zastrzelić. Nie boję się go. Zawsze był pijakiem. Mówi, że to przez to, że jest kulawy. Ale to jest żaden argument. Ja też kuleję, a nie piję. To dlaczego za niego wyszłaś, co? Myślałam, że uda mi się go zmienić, ale się myliłam. On tylko niszczy nasze życie. Wszystko potrafi zepsuć. Nawet wakacje. Gdybyśmy się nie pobrali, nie byłoby ciebie, Denis. Ty jesteś dzieckiem cudu. Jak to? No tak. Kiedy się urodziłeś, byłam prawie przykuta do wózka. Nikt nie wierzył, że będę w stanie urodzić dziecko. No cóż, ale ja już nie jestem dzieckiem i ojciec powinien o tym wiedzieć. Potrafię się przed nim obronić. Żebyś tylko nie pił tak jak on. Nigdy. Nienawidzę go, kiedy jest pijany. Denis. No co? On o tym wie. Powiedziałem mu, że go nienawidzę. I tak jest. Nienawidzę go. Bohater naszej historii urodził się w kwietniu 1960 roku. Jego matka była kaleką, chorowała na dystrofię mięśni, a ojciec cierpiał na chorobę Heinego Medina. Denis dorastał w Davenport w stanie Iowa. W wieku 10 lat jego serce było tak przepełnione nienawiścią, że rzucił kamieniem w ojca utykającego wzdłuż ulicy. Oto opowieść o tym, jak miłość przezwyciężyła nienawiść. Prawdziwa historia Denisa Wallsa już teraz w Wyzwolonym. Mój ojciec był pijakiem, a matka była uwięziona w domu. Z tego też powodu w wieku 10 lat zacząłem włóczyć się po ulicach. 2 lata później postanowiłem razem z kolegą obrabować sklep, żeby zdobyć upragniony rewolwer. Ukryliśmy się w przymierzalni i siedzieliśmy tam do czasu, aż zamknięto sklep i zgaszono światła. Potem wypchaliśmy kieszenie cukierkami, zegarkami i poszliśmy do działu sportowego. Ale tu ciemno, nic nie widzę. Auć! Na pewno mamy iść w tę stronę. No, półka z bronią jest gdzieś tam. Dobrze, że mają tutaj taki tępy alarm. Chyba tu. Tak, czuję szybę. Da się otworzyć? Nie wiem, spróbuję. A ty rozejrzyj się za pokrowcem. Mam! Jest! To chyba ten. A ja mam pokrowce. No, to wiemy. A jak wyjdziemy stąd bez wyłączenia alarmu? Tylnymi drzwiami. Udało się. No tak, ale widzisz ten płot? Strasznie wysoki, a u góry jeszcze drut kolczasty. O nie. Co teraz? Nie wiem. Może w sklepie jest jakaś drabina. Stój! To gliny! Nie strzelać! Nie strzelać! Stać!
Rzuć broni na ziemię! Zabrali nas na komisariat i oskarżyli o włamanie. Sfotografowano mnie i pobrano odciski palców. To było moje pierwsze zetknięcie z policją. W efekcie od 12 roku życia miałem kuratora. Wtedy postanowiłem, że będę zarabiał uczciwie i zostałem akwizytorem. Słucham. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Chciałem pani zaproponować nową kartę ubezpieczenia społecznego. To prawdziwa rewelacja. Jest niezniszczalna, bo wykonana z metalu. A kosztuje jedynie $2. Byłaby pani zainteresowana? Czy ja wiem? Chyba nie. Ale może wejdziesz do środka? Z przyjemnością. Masz ochotę na ciasteczko? Z mlekiem? Jak ci na imię? Dennis. Dennis Walls. Mieszkam kilka bloków stąd. A ja jestem Sandy. Fajnie, że pracujesz, a nie włóczysz się gdzieś po ulicy. To już mam za sobą. Narobiłem sobie kłopotów i muszę to jakoś naprawić. Może w takim razie pójdziesz kiedyś z nami do kościoła? No, tu, zaraz obok. Nigdy nie byłem w kościele. Naprawdę? Mój mąż Steve chce zostać pastorem. Chodzi do szkoły biblijnej. O, może kiedyś się z wami wybiorę. Ponieważ była dla mnie bardzo miła, często ją odwiedzałem. Czasem nawet chodziłem z nią i jej mężem do kościoła. Kiedy nudziło mi się podczas nabożeństwa, czołgałem się pod ławkami. Rok później, kiedy miałem 13 lat, w moim życiu zaszła poważna zmiana. Mój kurator przekazał mi pewną wiadomość. Dennis, twoja matka musi pójść do domu spokojnej starości. Ona potrzebuje teraz ciągłej opieki. A ponieważ nie możesz mieszkać sam, wyślemy cię do ośrodka dla chłopców w stanie Nebraska. Do jakiego ośrodka? Nigdzie się stąd nie ruszę. Ale ty nie masz wyboru. Podlegasz pod władzę kuratora. Ale ja już nie robię nic złego. Jak dotąd nie, ale kto wie, co będzie, jak zostaniesz bez matki. Musisz być pod nadzorem osoby dorosłej. To nie jest sprawiedliwe. Bardzo mi przykro, Dennis. Musisz tam pojechać. W ośrodku dla chłopców przekonałem się, czym jest prawdziwa dyscyplina i oczywiście nie bardzo mi się ona podobała. Ale to właśnie tam po raz pierwszy dowiedziałem się, jak Bóg może zmienić ludzkie życie. Kiedyś na nabożeństwo przyjechało kilku hipisów, prowadzących przytułek w Omaha. Śpiewali i opowiadali o tym, jak Jezus uwolnił ich od narkotyków. Byłem poruszony tym, co usłyszałem. Kilka tygodni później wraz z przyjacielem podjęliśmy odważną decyzję. Wynoszę się stąd, Dennis. Gdzie chcesz iść? Do Omaha. Jak zamierzasz tam przetrwać o tej porze roku? Nikogo tam nie masz, nie znasz miasta. To wielki błąd, Jerry. Nic mnie to nie obchodzi. Nienawidzę tego miejsca. Ja też, ale nie mamy pieniędzy. Nie mamy dokąd pójść. Nic nie mamy. Słuchaj, nie przekonasz mnie, nawet nie próbuj. Zmywam się stąd. Idziesz ze mną czy nie? Ta, pójdę z tobą. Sam tu nie wytrzymam. Szliśmy 2 godziny, bo nikt nie chciał nas podwieźć. W końcu zatrzymała się jakaś ciężarówka, którą dojechaliśmy do Omaha, gdzie kręciliśmy się w kółko, nie mając dokąd pójść. Zmarzliśmy na kość. Potem przypomniałem sobie o hipisach, którzy prowadzili tam przytułek. Zadzwoniliśmy do nich i wytłumaczyli nam, jak do nich dotrzeć. Wchodźcie. A co z wami? Wyglądacie, jakby nosy miały wam zaraz odpaść. To odpadną. I nie tylko nosy. Ja jestem Dennis, a to jest Jerry. Dzień dobry. Wielkie dzięki, że nas tu wpuściliście. Ile macie lat? 18. 18. No, raczej nie wyglądacie. Ale nic, możecie tu zostać. Ale obowiązują pewne zasady, jasne? Nie palimy, nie pijemy i co wieczór chodzimy na studium biblijne. No, w porządku. Nie mamy też telewizora ani radia, a jedyną książką, którą można tu czytać, jest Biblia. Może wam się wydawać, że to przesada, ale Słowo Boże jest tak dobre, że nie potrzeba niczego innego. Mnie to nie przeszkadza. To chleb życia. Uwierz w Boga i poświęć Mu swój czas, a przekonasz się, jaki On jest dobry.
Mieszkając w przytułku, pracowałem w hotelu, gdzie przygotowywałem pomieszczenia do bankietów. Wieczorami wychodziliśmy na ulicę i rozdawaliśmy broszury biblijne. Szczera wiara dawnych hipisów bardzo mnie poruszała i pewnego dnia poprosiłem Boga, żeby mnie zbawił. Ale zbawienie stało się moim udziałem dopiero o wiele później. Przyciągała mnie ich relacja z Panem i atmosfera, jaką wokół siebie tworzyli. Kiedy chodziłem ulicami, układałem piosenki. W końcu kłamstwa, na których oparta była moja obecność u nich, zaczęły mi przeszkadzać i musiałem odkryć przed nimi całą prawdę o sobie. Od razu wiedziałem, że nie masz 18 lat, ale cieszę się, że w końcu sam powiedziałeś mi prawdę. Ale to nie wszystko, Mike. Ja jestem uciekinierem. No to musisz zadzwonić do rodziców, bo będą się martwić. Ja nie uciekłem od rodziców, tylko z ośrodka dla chłopców. Byliście tam jakiś miesiąc temu na nabożeństwie. Stąd się o was dowiedziałem. W takim razie musimy ich zawiadomić, że tu jesteście. Tego się obawiałem. Ja nienawidzę tego miejsca. Musisz zaufać Panu. Jeżeli należysz do Jezusa, nie możesz być zbuntowany. On cię przez wszystko przeprowadzi. Nie przyjęli mnie z powrotem do tego samego ośrodka, tylko przenieśli do innego, w Davenport, gdzie chłopcy wyśmiewali się ze mnie za to, że jestem chrześcijaninem. Znowu zacząłem palić i przeklinać. Po 2 tygodniach uciekłem, ale szybko zostałem złapany. No, i co my mamy z tobą zrobić? Po prostu mnie puśćcie. Potrafię się zatroszczyć o siebie. To niemożliwe. Prawo na to nie pozwala. Poza tym w twoim wieku to nie jest dobre rozwiązanie. A co się dzieje z moim ojcem? Nie wiem. Poszedłem do naszego dawnego mieszkania, ale było puste. Jak wszedłeś do środka? Ktoś wyłamał drzwi. Było otwarte. Ten ktoś może mieć z tego powodu kłopoty. To wszystko wina mojego ojca. Nienawidzę go. No i co z tego masz? Nie widzisz, że próbujemy ci pomóc, żebyś mógł zmienić swoje życie? I dlatego wysyłacie mnie do kolejnego wspaniałego ośrodka. Gdzie tym razem? Do domu dziecka, tu niedaleko, w Davenport. Jeżeli tam zostaniesz, będziesz mógł się czegoś nauczyć. A jak nadal będziesz uciekał, to w końcu wylądujesz w poprawczaku. A chyba nie o to ci chodzi. Jednak dalej uciekałem, aż w końcu zamknięto mnie w izolatce. Pewnego dnia wychowawca, który był za mnie odpowiedzialny, zaczął czytać moje akta, mówiące o tym, że moja matka jest w domu opieki, ojciec pije, że w wieku 12 lat włamałem się do sklepu. Krzyczałem i kopałem w ściany, do czasu, aż się zmęczyłem. Nienawiść w moim sercu była prawdziwym piekłem. Nienawidziłem ojca, mojego życia, a nawet Boga. Denis, stary, wchodź! Mogę się u ciebie przechować przez parę dni? Znowu zwiałeś? Tak, nie zmuszą mnie do tego, żebym tam został. Nie wiem, czy mama się zgodzi. Po ostatnim razie boi się kłopotów. Nie mogę mieszkać na ulicy. Straszny mróz. Mam kumpla, który na pewno pozwoli ci się zainstalować u niego. W piwnicy. W porządku. Byle na wolności. Cóż to była za wolność? Głód, chłód, niepewność. Były dni, w których przemierzałem kilkadziesiąt kilometrów, kiedy indziej zostawałem w okolicy. Czasami udawało im się mnie złapać, a kiedy byłem głodny i zmęczony, sam się poddawałem. Włócząc się, marzyłem o swoim własnym domu, o normalnym życiu. Uciekałem 11 razy, do czasu, kiedy w wieku 17 lat umieszczono mnie w ośrodku dla nieletnich przestępców. Pewnego dnia zadzwoniłem stamtąd do małżeństwa, które parę lat wcześniej zabierało mnie do kościoła. Denis, jak się masz? W porządku. Już nie jestem w ośrodku dla chłopców, tylko dla nieletnich przestępców. O, to straszne. Masz jakieś kłopoty? Chciałem naśladować Jezusa. Tak jak ty i Steve, ale inni się ze mnie śmiali. Z Jezusa też się śmiali, a jednak On poszedł za ciebie na krzyż. Modliłem się, przyjąłem Jezusa do mojego serca, ale to nie trwało długo. Denis, musisz być szczery. Bóg widzi twoje motywy. Wie, czy płyną z serca, czy też nie.
Chyba masz rację. Modlimy się za ciebie, Denis. Nie powiedziałem jej o tym, że paliłem, a nawet uprawiałem marihuanę na poddaszu domu, gdzie mieszkałem. Ani o tym, jak walcząc o odpowiednią pozycję, mówiłem kolegom, że jestem czcicielem diabła. Chciałem być twardzielem, a w środku krzyczałem o miłość. Ponownie uciekłem. Tym razem do domu Steve'a i Sandy, którzy prowadzili już wtedy służbę ewangelizacyjną. Denis, wejdź. Jak się tu znalazłeś? No, przyjechałem stopem. Potrzebuję z kimś porozmawiać. Steve będzie zaskoczony, ależ ty urosłeś. Naprawdę? To tylko 2 lata. Ale wydaje się, że dużo więcej. Mieszkałem w tylu ośrodkach. Znowu uciekłeś? Skąd pani wie? Chodź, musisz coś zjeść. Nie mogę tam wytrzymać. Oni w ogóle o nas nie dbają. No ale będziemy musieli ich zawiadomić, gdzie jesteś. Każą mi wtedy wrócić. Wiem, że jestem już za stary, żeby mnie ktoś zaadoptował, ale marzę o tym, żeby mieć prawdziwy dom. A co z twoim ojcem? Ostatnim razem, kiedy o nim słyszałem, to był na odwyku w stanie Minnesota. Może mógłbyś zamieszkać z nami, Denis. Zapytamy Steve'a, co on na to. Steve i Sandy zostali moimi rodzicami zastępczymi. Postawili mi warunek, że jeżeli ucieknę, to już nie będę mógł wrócić. Kiedy mnie zapisano do szkoły, chciałem się dobrze uczyć, ale miałem ogromne zaległości i czułem się jak wyrzutek. Więc często rano wychodziłem do szkoły, ale zamiast tego szedłem na bilard albo włóczyłem się po ulicach, paląc papierosy. Chodziłem do kościoła, ale uświadomiłem sobie, że nie mogę prowadzić chrześcijańskiego życia, nie będąc chrześcijaninem. Dlatego znowu uciekłem. Kiedy mnie złapano, mój kurator wysłał mnie do kuzynki w Missouri. Trwało to 7 miesięcy. Wróciłem do Davenport, ale wtedy umieszczono mnie w innej rodzinie zastępczej. Denis, co ty tu znowu robisz? Uciekłem, bo moja kuzynka w środku nocy okładała mnie wieszakiem na ubrania. Dlaczego? Ona handluje narkotykami, a ja pod jej nieobecność wpuściłem jednego klienta. Mówisz prawdę? Tak, jej córka powiedziała, czym się zajmuje i gdzie trzyma narkotyki. Nie chciałem narobić sobie problemów, więc uciekłem przez okno. Ja muszę zadzwonić do twojej kuzynki, żeby to sprawdzić. Myśli pani, że ona się przyzna? Przykro mi, ale twoje słowo mi nie wystarcza. Po tym, co mi zrobiła, nie wrócę do niej. A jeżeli mnie pani zmusi, to znowu ucieknę. W porządku. Zobaczę, czy nie dałoby się znaleźć dla ciebie jakiejś innej rodziny zastępczej, chociaż na jakiś czas. Cześć, Denis. Jestem Art i rozumiem, że będziesz mieszkał z nami. Tymczasowo. Tak? Bo twój kurator zadzwonił do nas i zapytał, czy chcemy cię przyjąć na stałe. Moja żona się zgodziła, co ty na to? No, jeżeli o mnie chodzi, to w porządku. W której jesteś klasie? W drugiej. No, będzie nam ze sobą dobrze. Pod warunkiem, że będziesz przestrzegał pewnych zasad. 0 narkotyków i alkoholu, jasne? O, i masz być w domu wtedy, kiedy cię o to poproszę. Ile masz lat? 16. Nauczę cię prowadzić samochód, a zimą będziemy chodzili na polowania. Teraz to jest twój dom. Przez 2 lata prowadziłem prawie normalne życie i podciągnąłem się w nauce. Miałem nawet przyrodnią siostrę i brata. Kochałem moich przybranych rodziców, a oni traktowali mnie dobrze. A potem moja przybrana matka, Toni, zachorowała na raka i musiała pójść na operację. Denis, lekarz powiedział, że to złośliwy guz. Toni jest nieuleczalnie chora. Wycięli tyle, ile mogli, ale są już przeżuty. Lekarz powiedział, że został jej najwyżej 2 lata. 2 lata? To niesprawiedliwe. Ona jest takim dobrym człowiekiem. Ja nie wiem, co my bez niej zrobimy. 2 lata później zmarła moja biologiczna matka. Mojego ojca odszukano wystarczająco wcześnie, żeby zdążył wytrzeźwieć na pogrzeb.
moja nienawiść w stosunku do niego jeszcze bardziej się nasiliła. 6 miesięcy później zmarła Toni. Miałem wtedy 19 lat i dopiero co ukończyłem szkołę. Po jej śmierci wróciłem do Davenport, wynająłem mieszkanie i zacząłem pracować w szpitalu. Przezwyciężyłem przeszłość, jak sądziłem, własnymi siłami. Czułem się bardzo samotny i zacząłem włóczyć się po knajpach z przyjaciółmi. Czasem też dzwoniłem do dawnych znajomych. Słucham? Witaj, Sandy. To ja, Dennis. Dennis, co u ciebie? Gdzie ty jesteś? A pałętam się po okolicy. Finansowo radzę sobie całkiem dobrze. Pracuję w szpitalu. A duchowo? Jak sobie radzisz duchowo? Chodzę do kościoła. Ludzie są tam dość mili, ale wciąż czuję się jak wyrzutek. Oddaj swoje serce Jezusowi. Poszukaj sobie znajomych, którzy należą do Jezusa i zaprzyjaźnij się z nimi. Bóg chce, żebyśmy byli wśród takich ludzi i tworzyli z nimi społeczność. Czuję, jakby cały czas ścierało się we mnie dobro i zło. No bo tak jest. W liście do Galatów, rozdział 5, wiersz 17 czytamy. Gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. No? Trudno jest być chrześcijaninem, Sandy. O, bez Ducha Bożego jest to w ogóle niemożliwe. Sandy, zawsze tak fajnie mi się z wami rozmawia. Modlimy się za ciebie, Dennis. Bóg ciebie kocha. I my też. Zawsze możesz do nas zadzwonić. Ich słowa miłości były jak nóż wbijany w serce. Zawsze miałem łzy w oczach, kiedy zwracali się do mnie w ten sposób. Byłem przekonany o moim grzechu, dlatego miałem coraz większe problemy ze snem. Kiedyś wpadła mi w ręce książka, którą zacząłem czytać w pracy. Rozdział, który mówił o fałszywym pocieszeniu dla grzeszników, opisywał dokładnie mnie. Mówiłem ludziom, że szukam Pana, ale tak naprawdę szukałem pocieszenia, spokoju i wyzwolenia od piekła, bez poddania się Bogu. To był dokładny opis mojej osoby. Zobaczyłem, że tak samo jak uciekałem z różnych kolejnych miejsc, uciekałem przed Bogiem. Łzy skruchy popłynęły z moich oczu. Poszedłem do pokoju socjalnego, upadłem na kolana i zacząłem się modlić. Panie, przepraszam za to, jak żyłem. Przepraszam, że cię zawiodłem. Jeżeli mnie zbawisz, obiecuję, że do końca życia będę należał do ciebie. I natychmiast poczułem, jak ogromny ciężar grzechu został ze mnie zdjęty. Miałem wtedy 21 lat. Po latach ucieczki oddałem się Bogu i wtedy nienawiść zamieniła się w miłość. Moi starzy przyjaciele zaczęli się ode mnie odsuwać, ponieważ nie chciałem już chodzić z nimi do barów. I właśnie wtedy dowiedziałem się, że mój przyjaciel Butch jest w więzieniu. Poszedłem go odwiedzić. Miło cię widzieć, Dennis. Ileż to czasu minęło, Butch. Cieszę się, że przyszedłeś. Jak się dowiedziałeś, że tu jestem? Przeczytałem w gazecie. Wydaje się, że to już ze 100 lat, odkąd włamaliśmy się do tego sklepu. Chciałem ci powiedzieć, że przez te wszystkie lata przytrafiła mi się jedna ważna rzecz. Jedna, ale najważniejsza. Przyjąłem Jezusa jako mojego Zbawiciela i On zmienił wszystko. Byłem pełen nienawiści, a teraz to wszystko znikło. Bóg zmienił moje życie. Kiedy to się stało? Prawie rok temu. I naprawdę jest jakaś różnica? Tak. Po raz pierwszy w życiu czuję się szczęśliwy. Skończyłem przeklinać i włóczyć się po knajpach. Nawet nie czuję już nienawiści do mojego ojca. Siedziałeś kiedyś? Nie. Kiedyś myślałem, że to moja zasługa, ale teraz wiem, że to Pan mnie ochraniał. Mimo iż nie byłem tego świadomy. Za każdym razem, kiedy uciekałem, mogłem zginąć albo trafić do więzienia, ale nic takiego się nie stało. Pamiętam, jak przychodziłeś do mnie, żeby cię ukryć. To właśnie robi Bóg. Ukrywa cię w swoich dłoniach, kiedy do Niego należysz i możesz prowadzić zwycięskie życie.
Pomodlisz się ze mną, żebym też mógł zostać chrześcijaninem. Po to tu jestem, bacz. Powtarzaj za mną. Panie, jestem grzesznikiem, mam już dosyć życia, jakie prowadzę. Panie, jestem grzesznikiem, mam już dosyć życia, jakie prowadzę. Wiem, że Jezus umarł za moje grzechy i wierzę, że On jest Synem Boga. Wiem, że Jezus umarł za moje grzechy i wierzę, że jest On Synem Boga. Proszę Cię, abyś wszedł do mojego serca i uczynił mnie takim jak Jezus. Modlę się w Jego imię. Amen. Proszę Cię, abyś wszedł do mojego serca i uczynił mnie takim jak Jezus. Modlę się w Jego imię. Amen. Czy wierzysz, że Bóg Cię zbawił? Tak. Będę się za Ciebie modlił, bracie. W tym samym roku, w którym oddałem życie Jezusowi, poznałem kobietę, która rok później została moją żoną. Pan powołał mnie do służby, chciałem zostać kaznodzieją, więc zapisałem się do szkoły biblijnej. W roku 1997 uzyskałem tytuł magistra. Dzisiaj jestem pastorem kościoła w Tennessee. Kiedy patrzę na swoje życie, to widzę, że tak jak powiedziała moja matka, jestem dzieckiem cudu. Nie dlatego, że moi rodzice byli kalekami, ale dlatego, że ręka Pana była nade mną, nawet kiedy Go jeszcze nie znałem. W psalmie 27 znajdujemy taką obietnicę. Choćby ojciec i matka mnie opuścili, Pan mnie jednak przygarnie. Bóg dotrzymuje swoich obietnic.